Dzień dobry Państwu. Ja chciałem serdecznie powitać Państwa, szczególnie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Andrzeja Dudę, Panią Marszałek Sejmu, Panią Elżbietę Witek, no i osobę, dla której dziś się zebraliśmy, Pana Pułkownika Kazimierza Klimczaka, weterana, człowieka niezwykłego, człowieka, który jest świadectwem naszej historii. Chwały oręża polskiego, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, powstaniec warszawski, człowiek, który do dziś jest aktywny. Bardzo się cieszę i witam serdecznie młodzież na spotkaniu w tym szczególnym miejscu, bo spotykamy się ze szczególnym człowiekiem, ale też w miejscu szczególnym, w Muzeum Wojska Polskiego, w muzeum, które żyje, muzeum, które jest otwarte dla zwiedzających, a przede wszystkim dla młodzieży. Zachęcam, żeby przychodzić do Muzeum Wojska Polskiego, żeby zapoznawać się z eksponatami Muzeum Wojska Polskiego, żeby słuchać tych wypowiedzi, które są przygotowane przez pracowników Muzeum Wojska Polskiego. Podam tylko jedną liczbę. Ponad 250 tysięcy eksponatów jest zgromadzonych w Muzeum Wojska Polskiego. Na tej przestrzeni dość jeszcze małej, ale już niedługo, proszę Państwa, Muzeum Wojska Polskiego rozpocznie swoją działalność w nowej siedzibie na Cytadeli Warszawskiej. To też niezwykle istotne wydarzenie, które nas czeka. I jeszcze taka wiadomość dotycząca filii Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie. W tym roku będziemy szczególnie wspominać setną rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku i tu też mamy dobre wydarzenie związane z przygotowaniem filii Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie. Jeszcze raz bardzo dziękuję szczególnie panu prezydentowi za przybycie. Bardzo dziękuję pani marszałek i panu pułkownikowi.